Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat odpromienników, ponieważ pewne osoby mi tutaj dzwonią, piszą, pytają się, czy moje odpromienniki to te same odpromienniki, co Pauliny Moskalik. Oczywiście jeszcze raz powtarzam wam, drodzy kochani, iż moje odpromienniki są moimi odpromiennikami, zrobione według mojej receptury. I Paulina Moskalik tworzy własne odpromienniki, różne od moich odpromienników. Nie ma jedno nic wspólnego z drugim. Dlatego, żebyście to mieli jasno, że po prostu moja firma nie ma nic wspólnego z firmą Pauliny Moskalik, która jest w Cieszynie, w Czechach. To by było, co chciałem wam jeszcze powiedzieć na ten temat. I jeszcze raz chciałbym wyjaśnić działanie odpromiennika Aronitu. To jest odpromiennik Aronit, który jest home office, który jest na domu. On jest to odpowiednio zaznaczony, możecie go sobie zobaczyć taką kropeczką. Ten odpromiennik wstraja się do kierunku północnego, żeby on objął całą powierzchnię naszego domu. Taki odpromiennik stawia się na podłodze, nie stawiamy go na półce, nie stawiamy go gdzieś na stoliku. Ten odpromiennik wstraja się do północy, jest położony na podłodze, najlepiej w centralnej części mieszkania, w środku naszego mieszkania, tam gdzie jest po prostu po bokach są wszystkie pokoje. To jest ten odpromiennik home office. Odpromiennik, który jest osobisty do kieszeni, również ma tą samą grafikę, tylko jest odpowiednio zaznaczony, ma punkcik tutaj w centrum. I to właśnie jest odpromiennik, który jest również do kieszeni, czyli do torebki, do kieszeni. Możemy z nim wchodzić w skafandrze podczas naszej pracy, możemy go mieć w kieszeni. Także on jest bardzo praktyczny, bardzo mały, możemy go zawsze sobie gdzieś tam go umiejscowić przy sobie. Następnym rodzajem odpromiennika jest odpromiennik, który jest na telefon. To jest odpromiennik mobil. Ten odpromiennik, drodzy kochani, możecie również zakupić na linku pod YouTube. Ten odpromiennik jest bardzo efektywny, jeśli chodzi o komórkę, jeśli chodzi o komputery, jeśli chodzi o laptopy. Możecie go sobie przykleić z tyłu telefonu i wówczas wasza komórka będzie zabezpieczona przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, który, jak wiemy, niszczy hormony kobiece i męskie. Cały czas nosząc taki telefon komórkowy w kieszeni, narażamy się na osłabienie naszych hormonów, na osłabienie naszego systemu odpornościowego, naszego organizmu. Dlatego właśnie ten odpromiennik, drodzy kochani, bardzo wam go polecam. Jest bardzo malutki, można go przykleić na telefon i już mamy święty spokój z promieniowaniem od telefonu komórkowego. Również moja firma produkuje podkładki. Właśnie to są podkładki, które produkujemy. Ta podkładka zawiera w sobie minerały pochodzenia naturalnego i ta podkładka może służyć zarówno, jeżeli osoba ma bóle reumatyczne w plecach czy w karku, czy ma bóle nóg, ewentualnie może taką podkładkę sobie podłożyć pod materac i wysypiać się o wiele, wiele lepiej, jak również może używać takiej podkładki do kuchni, do harmonizowania struktur wody, czyli kładziemy po prostu baniak, czy to zrobiony ze szkła, czy z plastyku, na takiej podkładce na kilka godzin i po prostu mamy wodę, która jest harmonizowana na 8000 powisów. To by było tyle, jeśli chodzi o odpromienniki mojej firmy. Nie chcę się wypowiadać na temat odpromienników Pauliny Moskalik, ponieważ to jest zupełnie odrębny temat. Ja tylko chcę podkreślić, że moje odpromienniki różnią się od odpromienników Pauliny. Nie mają nic wspólnego, jeden z drugim nic wspólnego. Jest to zupełnie odrębna firma, jeszcze raz powtarzam. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.